to przyznać, że Vertigo było dla nas mapą, która... No wprost, jak dostawaliśmy Vertigo i Nuka, to wiedzieliśmy, że jesteśmy szczęśliwi. Po prostu. Tak, no jest to jedna z naszych map na pewno, nie? No teraz ostatnie spotkanie z Complexity na Vertigo, co prawda nie poszło dokładnie po naszej myśli, ale jednak walczyliśmy na top 10, więc mam nadzieję, że tutaj już chłopakom pójdzie znacznie lepiej. Na pewno nabrali pewności siebie i widać to już po pierwszym fragu od Snaxa. No i właśnie, bardzo, ale to bardzo szybko się te fragi nam sypią w tej rundzie pistoletowej, tylko Innocent pozostał przy życiu. Rozpocząłeś pewną myśl i tak naprawdę w trakcie tej myśli cała runda nam się prawie wydarzyła, chociaż Innocent jeszcze będzie walczył do samego końca, 95 punktów zdrowia na jego koncie, więc jest szansa na to, żeby rzeczywiście jakkolwiek powalczyć. USP podniesione, Robs wyeliminowany, Innocent, on może to zrobić, wciąż jest bardzo, ale to bardzo duża szansa, ale niestety. Ale spójrzmy na tę rundę powolutku. Naszych możemy obserwować no, w takim spokojnym ustawieniu. Innocent dopiero teraz znajdziemy masa i będzie szansa na to, żeby rzeczywiście na ten bombsite B się udać. Bo plan pierwotny to zakładał Snax z jednym zabójstwem, wcześniej wyeliminowany Innocent. Niedaleko mamy kolejnego z gracza Maus. Na razie pojedynku nie było, jeden na jeden gdzieś przy bombsite A pomiędzy Acorem a Myniem. Nie Myniem, tylko oczywiście Kejem. Snax teraz wyeliminowany przez Frozena, no niestety. Robi nam się 3 na 3 i Frozen, on strzela jak na razie bardzo, ale to bardzo dobrze, Acor bardzo blisko Keja, Kej jednak pierwszy zauważył swojego oponenta. I wejście na bombsite A, oczywiste, trzeba teraz to wykorzystać, podłożyć bombę, przygotować się na to, że za chwilę pojawią się tam antyterroryści, których będzie można łatwo wyeliminować. Kej, no on będzie musiał wziąć sprawę w swoje ręce, znajdzie zabójstwo na Frozenie, ale Robs powstrzyma Mynia. Clary Kej, dwa młode talenty, o których w zasadzie przez ostatni rok chyba mówiło się gdzieś tam najwięcej, myślę, na polskiej scenie CS-a. Pozostali we dwójkę, raczej powinni to wybronić. Robs, widzimy, nie będzie próbował podchodzić. Mam nadzieję, że to się oczywiście za chwilę zmieni, że za chwilę będziemy mogli cieszyć się z większej ilości punktów na naszej stronie, ale pamiętajmy o tym, że tutaj może wydarzyć się jeszcze wszystko, że to jest dopiero pierwsza mapa. BO3, no rano może nie wyszło Innocent. No niestety, zabity przez Robsa, więc już Maus gra w przewadze. I Maus będzie grał w przewadze przynajmniej przez najbliższe kilka chwil, bo widzimy, że to podejście dopiero teraz szykowane. Minio z tym skanem będzie szukał kogokolwiek. Pilar, no mógł się spotkać z Frozenem. Frozen zostanie wyeliminowany, okej, 4 na 4 i to jest ta szansa na to, żeby rzeczywiście powalczyć. Jednak Killar znalazł Frozena wcześniej, ale Snax wyeliminowany, Bymas także 3 na 3 i to jest okazja na to, żeby podłożyć bombę, ale Acor znajdzie się w idealnej sytuacji, wyeliminuje Killara, przez co teraz po raz kolejny Maus przewadze, po raz kolejny będą mogli atakować naszych graczy. Dexter wie, gdzie jest Minion, nie wie, gdzie jest Kay, będzie skanował, będzie próbował przez tego smoka znaleźć naszego lidera, no ale Dexter wyeliminowany, Kay z dwoma zabójstwami, Robs znalazł Kaya, jeden na jednego Minion, teraz on, jego pozycja jest oczywiście znana, więc Robs musi przygotować się, musi się celować, no i niestety. Kolejne rundy na pewno padły jeszcze nasze konta, ale to jest tak zwana runda za dwa. Jeżeli przegramy tę rundę, no to zawodnicy Maus Esport będą mogli sobie pozwolić na to, aby tą kolejną rundę rozgrywać się na full, no ale nie skupiajmy się na tym, spójrzmy, co się dzieje na mapie tej. Gramy bardzo powoli, trochę taki nie nasz styl. Wydaje mi się, że my tutaj na tym Vertigo naprawdę już od samego początku rzucaliśmy tempo, tak jak teraz robi to Janusz, piękny skan na jej korze. Tutaj Acor bez najmniejszych szans wychyla w pojedynkę, ale pokazujemy, że nie znamy takie numery. Janusz na posterunku teraz, aby utrzymać tą przewagę do końca rundy. Chwilę spokoju. Chwila spokoju, która może dać nam oddechu, bo takiej możemy potrzebować, przynajmniej przez ten chwilowy moment. Bo oczywiście cały czas decyzja nie została podjęta, ale wiemy, że grając w przewadze, no jesteśmy w stanie wytworzyć sobie dobrą sytuację. No jednak bombsite A, jednak to podejście może okazać się skuteczne. No tutaj widzimy, że tylko jeden z graczy, tylko Dexter stoi
i broni tego podejścia. No już informacja poszła, już ta rotacja się pojawi, wyeliminowany Kane, ale Snack z szybkim refragiem. Ten frag od Ekstra naprawdę bardzo ważny i niespodziewany, no bo spalona ta pozycja, wychylaliśmy 1 na 3 tak naprawdę na Ekstra, ale tam jeszcze udało mu się zdobyć jakiegoś fraga. Tam Frozen widzimy, wychodzi przez tego smoka, jeszcze tutaj Bymes dorzuca tego fraga przez smoka, ale to znowu odprowadza Innocent, jest sytuacja 3 na 2, Innocent bardzo pobijany, ale to w dalszym ciągu jest przewaga po naszej stronie. 15 sekund i ta bomba jest już położona. I już teraz tylko chwilka czeka nas od tego, aby tą rundę znowu dostać do swojego konta, choć tutaj Robs jeszcze pokazuje, że będą walczyli zawodnicy Maus Esports. I cały czas losy tej rundy się ważą przy około 30 sekund i będziemy wiedzieli, kto tą kolejną rundę zwycięży. My cały czas spokojnie, tej Minio będzie wychylał, zaskoczony Robs już wyeliminowany z tej rundy i teraz tylko Bymas jest ten frag na Minio, ale killer, świetny headshot nie pozostaje. Także nie było konieczne, aby oddawał on strzały, przez co moglibyśmy namierzyć przeciwnika. Już poszła decyzja od zawodników Anonymu, aby tutaj większą grupą zebrać się pod ten bombsite. A tam jeden z zawodników, Dexter, ukryty za tymi workami. Zobaczymy, czy Snax pokaże nam te swoje triki z Akademii Taktycznej i pójdzie tam jakiś skan. Tam Bymas oberwał troszkę tym skanem. Może poszła już informacja o tym, że no ktoś tam dostał. Tak, widzimy, że Dexter już tutaj może stać się niebezpieczeństwem i tak jest. Snax już wyeliminowany niestety z tej rundy. I sytuacja 4 na 5. Zawodnicy Anonymo teraz powoli będą się przemieszczali. Kay już tutaj blisko za workami. Tam Dexter naprzeciwko smoka, ale Minio teraz piękny frag. Killer w międzyczasie również fraguje, ale tutaj Frozen cały czas utrzymuje zawodników Maus Esports na powierzchni wody. Kay teraz piękny headshot na Bymasie i sytuacja 2 na 2, jednak Kay teraz musi zagrać przytomnie. Czy spodziewają się Innocenta? Frozen tak jakby się spodziewa Innocenta, ale co z tego się spodziewa, jak tu Paweł popisuje się świetnymi fragami, jeżeli chodzi o tę rundę. I Robs teraz sam w sytuacji klaczowej. 1 na 2. Jest to w stanie zrobić, jednak spójrzmy, brak defusa na jego koncie będzie powodowało to, że będzie musiał się pospieszyć, aby najpierw dotrzeć tego BS-a, a później 10 sekund poświęcić na rozbrojenie bomby. Ty namierzył Innocenta. Innocent daje informację Kejowi, gdzie jest Robs. Palak cały czas w rękach Keja, także będzie on mógł dopalić tą bombę. Ale świetnie wychyla Kej i Robs wyeliminowany z tej. Pytanie teraz, czy teraz uda nam się jakkolwiek nawiązać tę rywalizację po raz kolejny? Widzimy tutaj powolne podejście zawodników Maus Esports pod ten bombsite, a my tam aż w czwórkę naszych zawodników, także jest tutaj szansa na to, aby ta runda wpadła na nasze konto. Teraz już postrzelali troszkę zawodnicy Maus Esports, a tej Minio agresywnie na tym Matrixie. Zobaczmy, tam jest boost od naszych zawodników, ale Snax szybko wyeliminowany, teraz momentalnie przyspiesza Maus Esports i już ta przewaga rośnie na jej konto. Minio teraz, gdyby tylko zapał odpowiedni timing, strzeli takie trzy pesteczki, to byłoby świetnie, ale niestety Frozen popisuje się dwoma fragami. Sam killer przeciwko 5 zawodnikom Maus Esports. No źle wygląda ta runda. Chociaż Killar dokłada tego jednego fraga. Killar z dwoma, ale czy Killar to może trzeci? Tak jest, już 1 na 2 tylko. Ale widzimy brak amunicji, czy Killar podniesie tego usma z amunicją, ale podskoczył to Jaycor niestety. Oddał on co prawda kilka strzałów, ale został bardzo szybko wyeliminowany, a tutaj już poszła decyzja od nas, aby zaryzykować. No musimy ryzykować, no nie mamy nic do stracenia, wynik i tak jest tragiczny, jeżeli chodzi o te Vertigo. Także jeżeli podejmiemy ryzyko i cokolwiek uda się wygrać ponad te rundy, które już mamy, będzie dla nas ogromnym plusem. Ale widzimy, że decyzja może się okazać trafiona, bo tu już większość zawodników Maus Esports podchodzi pod ten bombsite. A oj, tej Snax namierzony przez Frozen, ale tam jest jeszcze Kay i Minio dokładają swoje fragi. Mamy 4 na 3, Frozen jeszcze tam obrywa, także tylko 46 HP na jego koncie, jeden strzał z Digla i będą wyeliminowani. Tej Kay właśnie dojeżdża Frozen, a tam jeszcze w międzyczasie Jaycor dostaje strzałami w głowę i Robs i Jaycor tylko 23, 18 HP. Także ta runda naprawdę może paść łupem naszych zawodników. Tej będziemy odbijali ten bombsite B, ale decyzja o tym, aby ten retake przeprowadzić od respa CT, jeszcze chwilę nam zajmie, aby zrotować pod ten bombsite B. Tam Jaycor za WP-ą. Ważne jest, aby nie zdobył żadnej eliminacji, żebyśmy to my zrobili ten frag otwierający. Wiadomo, jak ta WP jest skuteczna. Kay teraz przytomnie poczekał, aż Jaycor będzie pod jego celownikiem. Minio teraz skończy tę rundę. Modlitwy, my chcemy tutaj walczyć. Widzimy te zakupy po naszej stronie. 4, 4, 1 WP u Janusza.
Zobaczmy teraz, jak to wszystko się potoczy. Mynio teraz agresywnie zajęty ten bombside B, tuż za smokiem. Snacks w międzyczasie zdobywa tą eliminację. Robs odpowiada i Frozen z kolejnym fragiem. Acor już pod tą rampą wcelowany. Skriga będzie szukał naszych zawodników. Tam Innocent na tej górnej pochylni będzie próbował chociaż dać to wyrównanie. Mynio teraz pod tym bombsidem B, zaskoczony przez zawodników Mousy Sports. Innocent jednak zdobywa tego fraga, ale to cały czas jest przewaga u zawodników Mouse Esports. Oni decydują się pod wejście pod ten bombside B. Już dorzucone, flash dorzucone. Granaty killa teraz w pojedynku sam na trzech. Strzały niestety niecelne. Już tylko sam Innocent będzie walczył o to, aby anonymo pozostało w walce na tej mapie. Bardzo poobijany Paweł. Już dwie eliminacje, ale tylko 14 HP na jego koncie. Jest ten defuse, także pozwala to jeszcze myśleć nam o tym, że może tej Paweł powalczyć. To ugrywał już Paweł takie klacze w dniu wczorajszym. To on dał taki jasny przekaz w meczu z Double Pwn, aby wygrać tą mapę, ale niestety... wygrali tą pierwszą rundę. No nie mamy tych pistoletowych zbyt dobrych, ale już widzimy. Kedar z jednym fragiem, Mynio dokłada kolejnego, już dwa trafienia, trzy. Mynio dokłada kolejny frag, Acor w międzyczasie tam odpowiada. Snacks wyeliminowany, 4-2, ale ta przebitka na tym placu zabaw naprawdę bardzo dobrze dla nas wyszła. Chcemy grać agresywnie, a tam już dwójka zawodników pod tym bombsidem B. Tam Innocent jeszcze się dueluje, strzał od Keja w głowę na Acor. Ale już widzimy, że ta runda, kolejna runda numer 3 będzie rozgrywana przez naszych zawodników bardzo agresywnie, ale Robs wykorzystuje to, że Mynio pojedynkę podbiegły tego longa. Już zaczynają zawodnicy Mouse Sports tą rundę z przewagą. No, podniesie jeszcze Byma z tą MK. Nie ma tych kevlarów na ich koncie, także tutaj wszystko jeszcze może się odwrócić. Musimy po prostu chwilkę poczekać i dać zawodnikom anonymo doprowadzić do wyrównania. To już Snacks taką możliwością, chociaż tutaj też jest dorzucony i Snacks znowu wyeliminowany. Także ta runda no nie jest rozgrywana przez naszych zawodników zbyt dobrze. No jest ta decyzja o rotacji pod ten bombside B. Tam cały czas, no tam już nie ma nikogo tak naprawdę. Zdecydowaliśmy się na to, aby zagrać agresywnie pod tym bombsidem B, bombsidem A. A tam trójka zawodników razem z bombą zmierzają pod ten bombside B. AK teraz namierzy Acora, namierzył jeszcze Tymasa. Tam już powinna być szybka informacja o tym, że nie ma tej bomby. I koledzy, rotujcie pod tym bombside B, bo tam prawdopodobnie już jest cała trójka zawodników Mouse Sports. Ale nie ma, chociaż nie, no jest ten defuse u Killara na plecach, także możemy ten retake przeprowadzić bardzo powoli i zrobić to bardzo skutecznie. Ale Dexter i Frozen, no tylko pistolet. No tutaj Robs się wydaje takim zagrożeniem, bo u niego w rękach jest ten AUK, jest Kevlar, także chociaż jeden strzał w ciało nie spowoduje tego, że ten celownik powędruje mu wysoko w niebo. Gdy już namierzony, Kedar pobijany przez Robsa. No spójrzmy, jak to przeprowadzą się zawodnicy. Robs już wyeliminowany, Kedar dokłada trafienie na Frozenie. Dexter teraz z blokiem, ale świetnie Kej, Kedar ma tego defuza. Tak, reprezentuje polski kraj na tym już zamknięte kwalifikacje, które prawdopodobnie niedługo dobiegną końca. Ale ważne jest to, aby ten wynik był pozytywny. To nie każde spotkanie da się wygrać. Tutaj stawanie się taką najlepszą drużyną na świecie to nie jest taki proces bardzo szybki. Tutaj taką pozycję w świecie e-sportu, w świecie drużyny buduje się całymi miesiącami, jak nie latami. Tutaj trzeba naprawdę wyjść z ciężkich dołków, najpierw przebić się przez top 300 HLTV, top 100. No my jesteśmy już blisko tego top 30, no nie gramy zbyt dużo meczów takich oficjalnych na te najlepsze drużyny typu Complex City i Mouse Sports. Dopiero teraz wchodzimy na ten etap i ten etap naprawdę na pewno nie będzie dla nas prosty, ale to jest taki proces budowania drużyny. Tej każdy szczebel po szczebelku trzeba przejść i taka lekcja przeciwko Mouse Sports na pewno da nam pozytywne skutki w przyszłości. Także cieszmy się, że mamy okazję grać na takie zespoły. I już niedługo mam nadzieję, że będziemy walczyli z takim zespołem jak równy z równym. Jazda, no to jest ten moment, kiedy trzeba to wykorzystać. Pozostał przy życiu tylko Frozen, więc jest okazja na to, żeby tę rundę zgarnąć, żeby doprowadzić znowu do remisu. W taki sposób powinniśmy tę rundę wygrywać. Znajdować przeprowadzenie, odbijać bombsite.
czy po prostu wygrywać te pojedynki, chociaż Frozen znajdzie jednego, znajdzie drugiego, Innocent sam pozostaje przy życiu, on defuzuje, nie zdąży, Innocent! Agresywny dojazd syfu tej Snacks, ależ blisko było tego trafienia i niestety Snacks i Killer. Mgnieniu oka, Frozen teraz, 3 eliminacje aż od tego zawodnika, no nie wiem co powiedzieć, te fragi naprawdę padają bardzo szybko, no próbowaliśmy zaryzykować, próbowaliśmy znaleźć tą przewagę, niecelny strzał Snacksa. Tutaj no Maus w jakiś sposób na pewno robi nam takiego reality checka, ale z drugiej strony też nie wymagajmy tego, żeby nagle wygrywa 16-0. Na pewno staramy się, na pewno idziemy, próbujemy, tak jak teraz Snacks, który znajdzie Ikora. Ależ Snacks teraz piękne, dwa fragi przeskanowane, Frozen! Ale czy tutaj będzie jeszcze okazja wynosić Dextera? Niestety Dexter też bardzo agresywnie, ale ten frag od Snacksa fenomenalny, ale ten skrót od mnie, no mógł zaskoczyć, no ale no niestety nie tym razem, tam Innocent dokłada eliminację na Robsie i teraz znalazł się jakoś za tym smokiem i jest sytuacja 1-3, Dexter 58 HP, jest bomba na jego plecach, także gdyby tylko zajął bombsite, to mógłby się zająć tylko obroną tej bomby, no Asper wyeliminowany, teraz Kay namierzony, no żaden strzał nie dosięgnął Dextera. Pojedyncze wychylaj, no Innocent kontra Dexter, no trzymajmy kciuki, żeby to Innocent zapał ten idealny timing, no to wszystko się rozgrywa naprawdę o sekundy, no kto kogo szybciej zobaczy, czy w ogóle pójdzie jakaś mijanka, no Dexter już sprawdza Feniksa, ale czy Innocent się odwróci, czy sprawdzi? Oj, namierzył Paweł teraz i będzie wyeliminowanie Dextera, no i na nasze szczytowne było to wyjście Snacksa, no ale już teraz musiał wychylić na Frozena, no i przegrywa ten pojedynek z Frozenem, tutaj kolejna wymiana, Innocent też uznaje wyższość Frozena, no Frozen jak na razie pojedynkę demoluje naszą drużynę 3-5. Będzie bardzo ciężko, aby tą rundę wygrać, no Kyla teraz dobiega z bombą, no fajnie byłoby, gdyby udało się podłożyć tę bombę i zgarnąć dodatkowe fundusze, no teraz 3-5, bardzo ciężko będzie obronić tę bombę, tam już Dexter pobijany, Killer headshot na Robsie, tam Acor na Heavenie, ale ciężko będzie go wyeliminować, no ten z uspemy tylko z blokami. Olsen teraz agresywnie, Kay wyeliminowany, Killer teraz powiada, Killer 1-3, musiałby zdobyć Ace'a w tej rundzie, no stać Kacpra na to. No ale niestety, no by... Raczej gdzieś tam jakieś przepchania ze strony Maus. No a u nas teraz próba przejęcia, próba gry po swojemu. Robs wyeliminowany, całe szczęście, Kay znalazł pierwsze zabójstwo. Była próba boosta, aby zobaczyć co się dzieje na syfie, ale nie na Kay'a. Kay teraz dwie eliminacje, niczym Robs w stronie przeciwników. Ależ tutaj Snacks przegrywa ten duel, 1 HP na koncie Bimos, ale udało mu się zdobyć tą eliminację, ale na szczęście Innocent i Killer doprowadzają do prowadzenia, jeżeli chodzi o tę rundę. Już sam Acor zawopał na 3 naszych zawodników, ale my cały czas szukamy tej bomby, no cały czas ta bomba gdzieś tam ginie, cały czas jeden z naszych zawodników musi się wycofywać. Oj, namierzony Acor, no teraz świetne strzały. My cały czas na overpassie, cały czas patrzymy na to, jaki jest pomysł po stronie Innocenta i spółki. Maus na pewno nie zamierza składać broni. No i Dexter poobijany, Snacks również, ale to Kay zdobywa fraga na Robsie. Tam była próba wychylenia za WP, boję się, że Dexter dokładnie zrobi to, o czym pomyślałem. No blisko był Kay tego, aby wyeliminować Dextera. No 18 HP tylko na jego koncie, no ale frag zdobyty przez tego zawodnika. Dwie snajperki po stronie zawodników Maus, tam Bimas widać jest na tym kancie, surfuje sobie tam tuż nad monsterem, także ta pozycja na pewno musi zostać sprawdzona przez Innocenta, który niesie bombę teraz na swoich plecach, ale Bimas wychyla Innocent z fragiem, teraz ważny fleszek, aby poszedł albo dwójkowe wychylenie na Dextera, nawet wychylenie dwójkowe, Dexter żadnego strzału nie trafia, 4-2. Rzucony na ten bombsite, ale Killer pobijany tylko do 84 HP. No zobaczmy, czy w ogóle będzie decyzja o tym, aby odbijać ten bombsite, no bo ta sytuacja jest naprawdę fatalna, jeżeli chodzi o Maus Esports i te procenty na wygranie rundy przez tych zawodników również są bardzo, ale to bardzo, bardzo niskie. I Frozen cały czas agresywnie dorzucony, fleszyk od Snacksa i Frozen doskonale wiedział, że od takiego flesza będzie musiał się odwrócić i wychylić w momencie, kiedy ten flesz wybuchł. Nie został oślepiony i Minio niestety wyeliminowany już w tej rundzie.
Ale patrzmy, jak dalej potoczą się losy tej rundy. Teraz dorzucone granaty pod bombside B. Odcięli się smokem zawodnicy Maosports na tym właśnie bombside'zie i musimy na chwilę zastopować i nic nie robić, poczekać na to, co zrobią zawodnicy Mysz. Ależ tam Kedar świetny headshot na Bymasie. Jest to wyrównanie. No mamy jeszcze 35 sekund. Kedar, drugi frag. Piękny headshot na Dexterze. Kasper teraz bierze losy tej rundy w swoje ręce. No byłoby świetnie, gdyby tą bombę udało nam się już podłożyć i kończyć ten, no nie, no Frozen z kolejnym fragiem potapował sobie Innocenta i już wyrównanie 3-3. Acor odsypał, no kolejny frag od Frozena, 4 fragi od tego zawodnika. No nasze szczęście, Kacper teraz odpowiada i musiałby się popisać Acem 5 sekund. Zobaczmy, jak rozegra to Kacper, 1-1, no i niestety Acor. Natomiast Maus gra o to, żeby to spotkanie zakończyć w jak najlepszym stylu. Mynio, za chwilę może się spotkać z Bymasem. Zauważy Dextera, jest to zabójstwo. Ta świetne wychylenie od Mynia. Zaskoczył on Dextera, no Dexter chciał skusić ten bombside BK. Teraz świetny frag na Bymasie. Ten bombside już stoi otworem dla nas. Tym bardziej, że K dokłada świetnego fraga. Już 3 trafienia na koncie naszych zawodników. Kamil teraz te headshoty naprawdę posyła bardzo, bardzo celnie. Jest to prowadzenie 5-2 tych funduszy. Nie ma zbyt dużo po stronie zawodników Maus, już tylko Acor sam ze scoutem. Zobaczmy, czy w ogóle uda mu się zachować tego scouta. No chyba nawet Acor jest przygotowany na to, że zginie. Chociaż to jest wymiana na MŚ-kę, także jeszcze powalczy w tej rundzie o zabranie nam trochę tych broni, aby uszczuplić nasze fundusze. Tej Kelariusz spodziewa się Acora i jest ta. No ale niestety, no, była podjęta próba, nie zawsze wszystko wychodzi. Zobaczmy teraz, jak to się potoczy w rundzie numer 30, jeżeli chodzi o mapę do Overpass. No świetnie byłoby zobaczyć, oglądać cały czas to spotkanie na mapie do Overpass. O tej nocy to berwał dosyć mocno do 52 HP. Wygramy teraz standardowo Killa. Teraz widzimy pierwszy raz, jak zawodnicy Anonymo nie próbują zająć tego Feniksa. No może troszkę to zaskoczyć zawodników Maus, no oni chcieli zagrać kontrę właśnie takie nasze zagranie. Ale my przytomnie boimy się tam podejść, tam już dwóch zawodników. Zobaczmy, jaki plan na tę rundę mają zawodnicy z Polski. Tu już większą ekipą jesteśmy pod tym bombsidem, spójrzmy, czy to będzie zaplanowane wejście, czy to będzie jakiś fake. Tej Robs eliminuje Killara, chociaż sam tylko 12 HP dorzucony smoke. Spójrzmy, czy będziemy ryzykowali w tym wejście, tam Snacks jeszcze odpowiada fragiem na Dexterze, no ale cały czas przewaga zawodników Mousesports. Niewiele brakuje nam, żeby znaleźć ten remis, ale zobacz, 3-4 na tym bombsidzie od pleców, jeden z zawodników to chyba Robs i sam Snacks pozostaje przy życiu. No niestety Bymas był tutaj o wiele lepszy. Snacks jeszcze szuka, Snacks patrzy, próbował znaleźć, ale Robs od pleców.